na treningu w terenie z Marcinem Naruszką. Powiedz Marcin, co zamierzasz robić dzisiaj na treningu? No, dzisiaj rower, bieganie, jakieś cardio, takie ćwiczenia. No i generalnie dobrze się zmęczyć, tak? Mam tam parę pomysłów, a no zobaczymy, na co będę miał ochotę. No, na pewno będzie w miarę jakoś ciężko. Lubisz w terenie treningi? No tak, no szczególnie mieszkając w Warszawie. Jak widzisz, tutaj jesteśmy w Lasku Grudnockim, jest fajnie. Zielono i nie widać przede wszystkim bloków i nie jeżdżą te śmierdzące samochody wokoło, więc jest bardzo przyjemnie. Masz jakieś specjalne ćwiczenia, czy jeśli chodzi o taki cały terenowy trening? Mam cały worek, może go nie będę na razie rozpakowywał w miarę treningu, sobie tam coś będę z niego wyciągał. Postaramy się nadążyć za tobą i zobaczymy, jak trenujesz. Dobra, fajnie, zapraszam. Dajesz. Ciężko? Nie, powoli. Po krótkiej przerwie, lekki już rozruch. No ale najlżej nie jest, ale będzie tylko lepiej. Powiedz, ta kondycja jest ważna? Oj, bardzo ważna. Szczególnie w sportach walki, kto się bije, to wie. No, jak kto się nie bije, ogląda, tak więc na pewno się domyśla. Jesteś zwolennikiem crossfitu? Tak. Dlatego tutaj trenujemy, tak? Więc no, nie, te treningi nie są jakoś bezcelowo robione w tym miejscu. Marcin, wielu zawodników nie lubi biegania, nie lubi ćwiczeń wydolnościowych. Co ty o tym myślisz? Znaczy, ja też generalnie nie lubiłem, ale musiałem polubić, bo bez tego jest ciężko. Tak. Daje to jakieś przełożenie w walce? Tak. Bardzo duże. No, jednak człowiek się lepiej czuje w tej walce, tak? Nie odczuwa trudu walki i ten wysiłek jednak trochę później przychodzi. A jakie ćwiczenia lubisz najbardziej? Wszystkie. Takie, które daje dobrze w kościach. Jasne.